Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Rafał Dudkiewicz, przewodniczący Nowej Nadziei, był prezydent Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo jest mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Panie prezydencie, wraca Pan do polityki już jako przewodniczący Nowej Nadziei. Miał Pan dosyć stania z boku? Tak. Przez prawie dwa lata? Przez prawie dwa lata. Rok spędziłem za granicą. No i postąpiłem zgodnie z tym, co wcześniej deklarowałem. Ja powiedziałem, że jestem właściwie poza polityką, chyba żeby się zdarzyło coś istotnego. W moim przeświadczeniu zdarzyło się coś istotnego. Dzisiejsza opozycja parlamentarna przegrała wybory prezydenckie. Wygrała opcja, w moim przeświadczeniu, niedemokratyczna. I diagnoza, którą stawiam, jest diagnozą podwójną. To jest po pierwsze, no, łatwe do zobaczenia, prawie połowa Polaków wspiera opcję demokratyczną. Uwaga, i to jest właśnie nadzieja, że jest prawie połowa Polaków. Natomiast jak się wydaje, żeby to było więcej niż połowa, to potrzeba jeszcze pewnej pozytywnej oferty. Trzeba zgłosić kilka projektów, trzeba porozmawiać o kilku pomysłach. Chodzi o to, żeby... Czyli nadzieją są ludzie, a nie Rafał Dudkiewicz i jego ekipa? Mam nadzieję, że my będziemy dobrze odbierani, ale nadzieją są Polacy, którzy chcą się opowiedzieć po demokratycznej stronie, po stronie państwa prawa i którzy w moim przekonaniu chcą słuchać argumentów i trochę chcą wyjść z tego zaklętego podziału, pomiędzy którym jest rów mariański. To z jakimi nadziejami pan wraca? No, ta nadzieja jest bardzo prosta, mianowicie za trzy lata czeka nas seria kolejnych wyborów i bardzo chciałbym, żeby te wybory zostały wygrane przez stronę dzisiaj opozycyjną. Równocześnie mam ogromną nadzieję, że zwyciężając w tych wyborach strona opozycyjna, której będę czy będziemy częścią, jaką to zobaczymy, ale mam nadzieję, że wygrawszy te wybory, opozycja natychmiast zabierze się za kilka spraw o charakterze, po pierwsze, związanym z przywracaniem państwa prawa, po drugie, z rozwojem cywilizacyjnym dotyczącym na przykład przestrzeni urbanizującej się bardzo silnie albo zmian klimatycznych, tak, i wychodzenia z polityki węglowej itd. itd. Pan w sobotę podczas inauguracji stowarzyszenia mówił właśnie o odnowie polskiej polityki, o naprawie demokracji. W jaki właśnie sposób? Po pierwsze, mówiłem o tym, że polityka musi się ponownie odnieść do świata wartości. Tu muszą być fundamenty domu, który budujemy. Proszę zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku czyni natrętnie trzy rzeczy. Po pierwsze, niszczy, jak już powiedziałem, państwo prawa, fundamenty państwa prawa. To jest rzecz dotycząca wartości. Po drugie, szarpie tkankę społeczną, przeciwstawiając różne grupy społeczne sobie i naruszając zasadę równości. Po trzecie, niepotrzebnie moim zdaniem, jakby to powiedzieć, zaczepiając się z czymś, co stanowi wspólnotę europejską albo jeszcze szerzej Europę, bo złe stosunki Warszawy obejmują też, albo błędnie prowadzona polityka obejmuje też kwestie polityki wschodniej. I temu chcielibyśmy się przeciwstawić. Żeby to zrobić, trzeba po pierwsze odnieść się raz jeszcze do wartości, a po drugie, no, przedstawić, jeśli tak można powiedzieć, pewien, to banalnie brzmi, pewien program naprawczy, dotknąć rzeczy i spraw, które dla Polaków mogą być najważniejsze. Jedną z nich jest coś, co nazywamy solidarnością terytorialną, tym się też będziemy zajmowali. To, żeby... Może powiem tak, ja pochodzę z bardzo małego miasteczka, prowincjonalnego miasteczka w południowej Wielkopolsce. Maturę robiłem w mieście powiatowym. Kiedy przyjechałem do Wrocławia na studia, to zauważyłem, że moi koledzy z wrocławskich szkół są lepiej przygotowani do studiów, w moim wypadku, matematycznych. Nadrobiłem te braki, ale zajęło mi to odrobinę zajęło mi to kilka bezsennych nocy. Musiałem bardzo usilnie pracować. Mam wrażenie, że dzisiaj te różnice terytorialne nie są wcale płytsze, być może są tu i ówdzie głębsze. Przez lata zajmowałem się polityką edukacyjną Wrocławia i mam nadzieję, że ona jest ustawiona na bardzo wysokim poziomie. Stawiam pytanie, jak to zrobić, aby przestrzeń, którą nie wartościując nazywam przestrzenią prowincjonalną, czyli poza wielkomiejską, może tak to formułujmy, jak to zrobić, aby jakość nauczania tam była równie wysoka jak w miastach metropolitalnych. Na początek startujecie z takimi bardziej działaniami krajowymi czy lokalnymi? My jesteśmy opcją w tej chwili, która posiada, no,
struktury regionalne, czyli jesteśmy opcją lokalno-regionalną i swoje polityczne przedstawicielstwo będziemy posiadali już za chwilę lokalnie i regionalnie. Natomiast część postulatów, na przykład ten, o którym mówiłem, czy część projektów programowych, to będą rzeczy o charakterze ogólnopolskim, a czasem nawet szerzej niż ogólnopolskim, bo na przykład to zjawisko solidarności terytorialnej, czy braku tej solidarności, to nie jest typowe zjawisko polskie, to jest zjawisko szersze, z którym się można stykać i w Europie, i na całym świecie. Będziemy na przykład mówić o polityce migracyjnej. Jeszcze nie teraz. To jest temat, którym będę się chciał zająć, jak sądzę, na wiosnę. Polska nie posiada polityki migracyjnej. Ja nie przesądzam, jak ona ma być sformułowana, jakie ma zawierać elementy, ale w XXI wieku, kiedy jednym z największych zagrożeń i jedną z największych szans ludzkości są właśnie kwestie związane z migracją, powinniśmy to zjawisko i rozumieć, i wiedzieć, jak być do niego, jak na nie wpływać. Czy początek nowej nadziei to jest, przynajmniej tutaj we Wrocławiu, lokalnie, regionalnie, koniec Nowoczesnej? Pytam, bo oczywiście w skład Nowej Nadziei wchodzi wielu samorządowców, polityków związanych z Nowoczesną. Tak, to prawda, że znaczna część środowiska, które się skupiło w Nowej Nadziei, to są osoby związane wciąż z Nowoczesną. Ja nie umiem odpowiedzieć. W sensie szczęśliwie jest tak, że my jesteśmy stowarzyszeniem, w związku z tym można być członkiem ugrupowania politycznego i członkiem jednego czy wielu stowarzyszeń. Nie umiem odpowiedzieć, jakie będą losy Nowoczesnej, czy też nie umiem odpowiedzieć, jakie będą losy Koalicji Obywatelskiej. Co do opozycji demokratycznej, czy opozycji parlamentarnej, no, mam to jedno spostrzeżenie, o którym powiedziałem. Ona generalnie rzecz biorąc wydaje mi się być mało przygotowana programowo i mało nowoczesna. Kiedy ja słucham debat politycznych, to mam wrażenie, jakbym siedział przed telewizorem przed 20 laty. Tymczasem świat się bardzo dynamicznie zmienia. Dynamiczna zmiana świata wywołuje pewne frustracje. To się też przekłada na politykę. Politycy muszą się nauczyć na ten temat rozmawiać. Czyli Nowoczesna może czuć się zagrożona? Nie, nikt się nie powinien czuć zagrożony. Być może efektem naszych działań będzie to, że my urośniemy politycznie. Mam na myśli Nową Nadzieję. A być może efektem naszych działań będzie to, że inni przejmą nasze postulaty dotyczące wprowadzenia sensownej myśli do debaty politycznej i nawet tego rodzaju rezultat uznam za sukces. I powiem jeszcze jedną rzecz. Oczywiście w tej chwili mamy perspektywę trzyletnią. W związku z tym będzie następowało klarowanie postaw na scenie politycznej. Jak się zbliży termin wyborów, to trzeba pamiętać o tym, że w polskich przepisach, w polskich ordynacjach wyborczych obowiązuje zasada Donta. Ona sprzyja tym, którzy potrafią się skrzyknąć. W związku z tym trzeba pokazać, co się potrafi, a następnie będziemy rozmawiać o tym, jak współpracować. Jest mi ogromnie miło, że pierwsze gratulacje po sobocie otrzymałem z kręgu zbliżonego do Szymona Hołowni z propozycją, żebyśmy rozpoczęli rozmowy. A z Szymonem właśnie Hołownią Rafał Dudkiewicz jest w stanie się skrzyknąć na potrzebę wyborów? Też tego nie... Albo dobrze, w sensie ogólnym oczywiście tak, chciałbym współpracować z Szymonem Hołownią, z ruchem, który się wyłoni wokół Rafała Trzaskowskiego, czy z bytem, który już powstał w Gdańsku, z samorządami dla Polski. Z kim i jak będziemy współpracować, to zależy od dalszych rozmów. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, który jest liderem samorządów dla polskich, i ja odbyliśmy długą rozmowę w Lublinie 2 tygodnie temu i daliśmy sobie słowo, że będziemy dla siebie w sensie politycznym pierwszym wyborem. Panie prezydencie, będzie pan za tym, żeby kluby Nowoczesnej w Radzie Miejskiej i w Sejmiku zmieniły nazwę, żeby właśnie ta nazwa Nowej Nadziei pojawiła się już teraz? Czy jest taki w ogóle plan? Są może rozmowy? Tak, już odpowiadam. Jak pan widzi, zawahałem się. Ja myślę, że tak się stanie. Tym niemniej nie potrafię udzielić tej odpowiedzi w tej chwili, dlatego że te kluby są, jakby to powiedzieć, suwerenne, prawda? Czyli będę rozmawiał i są takie plany, natomiast decyzje podejmie jeden i drugi klub całkowicie niezależnie. No i za kilka dni zobaczymy, jakie to będą decyzje. To była zawsze moja zasada pracy i współpracy z przedstawicielami
w różnego rodzaju kolegialnych zespołach. Mm-hmm. A ma Pan informację, jak na Pana powrót do polityki zareagował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk? Panowie rozmawialiście na ten temat? Tak. W zeszłym tygodniu pewne zamieszanie się pojawiło w przestrzeni publicznej. Ja natychmiast zatelefonowałem do pana prezydenta Sutryka, czyli jeszcze przed inauguracją. Przed sobotą rozmawialiśmy. Mm-hmm. To była bardzo, bardzo miła rozmowa. Umówiliśmy się, oczywiście od dawna jesteśmy umówieni, umówiliśmy się dalej na współpracę. Umówiliśmy się, że w tym tygodniu, czyli pewnie na dniach się ponownie zobaczymy osobiście i o pewnych elementach współpracy porozmawiamy. Nawet żartowaliśmy, tak, żeby... Bo polityka to jest przestrzeń pełna emocji. Takie emocje się pojawiają i żeby teraz popełniam żart, żeby zgasić takie emocje, to musimy się pokazać jak stare małżeństwo, które potrafi zgodnie rozmawiać. Przepraszam za to sformułowanie, stare małżeństwo. A co Pan odpowie osobom, które mówią, że Rafał Dutkiewicz już próbował polityki, zabłysnąć w polityce ogólnokrajowej, wystawiał swoje listy do Senatu, zdobył jeden mandat, znaczy jego oczywiście przedstawiciel zdobył jeden mandat, Jarosław Obremski, i teraz się ponownie nie uda. To podziękuję za to, że jestem pamiętany. Poproszę o to, żeby pamiętać, że moim największym, także politycznym sukcesem jest to, że Wrocław wyforsował się na trzecie miejsce w Unii Europejskiej wśród miast ponad 250 tysięcy mieszkańców. Mierzono dynamikę rozwojową tychże miast. I poproszę, żeby mnie tak oceniać, oraz przypomnę, że najwięksi politycy, nie tylko na scenie polskiej, rodzili się po wstępnych porażkach. Jak ktoś chce jeździć dobrze na nartach, to musi się najpierw ze dwa razy przewrócić. Na marginesie, jeśli chodzi o Senat, to rzeczywiście jest tak, jak Pan powiedział. Tym niemniej wówczas obywatele do Senatu uzyskali 1 000 000 głosów. Ordynacja z ordynacją większościową. Zatem okazało się, że to się przekłada tylko w jednym okręgu na zwycięski mandat. Idzie na koniec o to, że po pierwsze mam wrażenie, że mam jeszcze coś do powiedzenia. Po drugie mam wrażenie, że doświadczenia wrocławskie, Wrocław się wybitnie rozwijał, nie tylko za mojej kadencji, ale także za moich czterech kadencji, że te doświadczenia są istotne. I po trzecie, ja bym chciał wprowadzić pewien obyczaj albo dotknąć pewnego obyczaju, mianowicie w takich rozmowach, jaką my dzisiaj prowadzimy, politycy przez dziennikarzy są częstokroć pytani o różnego rodzaju ważne rozwiązania. Otóż ja nie potrafię odpowiadać na wiele takich pytań, ale wiem, że w sprawie takich pytań i w sprawie takich odpowiedzi należy się udać do ekspertów, do fachowców. Stąd pomysł na to, abyśmy byli think tankiem, który się przekształci w ruch polityczny. Partie polityczne w Polsce do tej pory tego nie robiły, wprowadzały rozwiązania ze względów emocjonalnych, sentymentalnych, ze względu na rządzący nimi populizm i tak dalej, i tak dalej. A czy poza Szymonem Hołownią odebrał Pan po tej sobotniej inauguracji jakiś telefon lub wiadomość od osoby, która byłaby właśnie po sobocie gotowa przyłączyć się do Pana projektu? Tak, odebrałem sporo takich telefonów czy SMS-ów, także z zagranicy sporo. Kilkadziesiąt odebrałem tego rodzaju pytań, deklaracji. Ale nie potrafię ocenić znaczenia i nie potrafię ocenić poziomu, jakim, albo głębokości, z jaką rezonujemy. To czas dopiero odpowie na to pytanie. No bo rzecz jasna, ci, którzy się do mnie odezwali, musieli posiadać mój numer telefonu. Tak? To jest krąg osób, które przez ostatnich kilkadziesiąt lat poznałem bliżej bądź dalej. Panie prezydencie, mamy do końca nieco ponad minutę. Chciałbym pana poprosić jeszcze o komentarz do tytułu honorowego obywatela Dolnego Śląska. Radni sejmiku wybrali biskupa Ignacego Deca i noblistkę Olgę Tokarczuk. Jak wiemy, Olga Tokarczuk postanowiła nie przyjmować tego tytułu. I dobrze panią Olgę rozumiem. Po pierwsze, myśmy robili także Radzie Miejskiej i mnie we Wrocławiu zdarzało się wybierać dwóch honorowych obywateli, ale zanim taki wybór się dokonał, ja dyskretnie rzecz sprawdzałem, konsultowałem i pytałem zainteresowanych, czy byliby w stanie, i sądzę, że tak należy te rzeczy realizować. Po drugie, sejmik zachował się wyjątkowo niefortunnie. Ksiądz biskup Ignacy Dec jest
pełnym przeciwstawieniem Olgi Tokarczuk. Sądzę, że popełniono nie tak zarówno w stosunku do pani Olgi Tokarczuk, jak i w stosunku do księdza Ignatego Deca. Wyjątkowa niedobra niezręczność. Tyle, Rafał Tutkiewicz. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.